Wernisażem dwóch wystaw, rzeźb Zbigniewa Roszkowskiego i malarstwa Mariusza Kaczmarka, artystów skupionych wokół grupy Pławna 9, Galeria Szalon na krakowskim Kazimierzu, rozpoczęła obchody dziesięciolecia działalności. Najstarsza z pięciu dziś istniejących galeria przy ulicy Józefa. Tu 10 lat temu pomyślano, że Kazimierz powinien tętnić artystycznym życiem. Założyliśmy sobie parę lat temu, że ulica Józefa może się stać ulicą artystów, ulicą galerii, ulicą taką, jakiej nie ma w Krakowie. Organizuje się więc wystawy nie tylko uznanych artystów, lecz także tych, o których Kraków jeszcze nie słyszał. I tak Zbigniew Roszkowski, artysta samouk z Dolnego Śląska, niczym Geppetto ożywia swoich drewnianych prostaczków, którzy przyciągają widza swoją udzielającą się radością życia. To się nie wzięło nagle, po prostu zawsze trwało i robienie laleczek, samolocików, tego to zawsze to. Obrazy Mariusza Kaczmarka, studenta Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej w Zielonej Górze, intrygują oryginalnością, choć on sam nie musiał poszukiwać jej na siłę. W pewnym momencie jadę do dziadka, do przymiarki, żeby mi zrobił garnitur na wesele. I mówię, kurczę, jak chcę tak malować, jak dziadek robi ten garnitur. Nie zastanawia się, on po prostu wykonuje dobrą robotę dla siebie, żeby było to dobrze zrobione, żebym ja był zadowolony. I tak sobie pomyślałem, że to wszystko się jakoś tak łączy. Tym wernisażem rozpoczęto jubileuszowe obchody w Galerii Szalom, które zakończą się w czerwcu hucznym świętem ulicy Józefa.